Witajcie. Dzisiaj odwiedzamy jeden z polskich domów. Większość czasu spędzam za granicą, więc większość budynków jest już raczej zagranicznych. Głównie Belgia. Dzisiaj udało mi się natrafić na taki rozpadający się domek. Wejdziemy teraz do środka i zobaczymy, czym nas zaskoczy taki domek. Na samym wejściu beczka. Tutaj mamy piec kuchenny. Ktoś go tutaj wyniósł, chyba już nie używali go. Dziura. Postaram się później wejść na strych. Na strychu przeważnie są jakieś ciekawe skarby. Koszyk spleciony. O, jaki gigantyczny krzyż. Z betonu. Tutaj kolejny piec. Zapadł się pod swoim ciężarem. Lampa naftowa. Pozbawiona życia już. Nie wiem, czy jeszcze dałoby się ją odrestaurować. Ciężko mi powiedzieć. Idziemy teraz do części mieszkalnej. O kurde, ale bałagan. Ktoś tutaj był przede mną, ewidentnie. I zostawił po sobie bałagan. A tutaj co? Ostatnia wieczerza. Mamy tutaj radyjko Unitry Lena 2 i szafę. O kurde, zobaczcie, jaka kolekcja wódki. Nie wierzę. Żytnia, wódka czysta, Krakus, stołowa czysta. Kurde, zobaczcie, prawdziwa kolekcja. Nie wiem, czy niektórzy z was pamiętają jeszcze. Mój kanał odwiedza raczej grupa ludzi w wieku powyżej 20 lat, więc jest duże prawdopodobieństwo, że większość z was po prostu zna te etykietki i wiele mogliby powiedzieć o ich smaku. Ja niestety nie pamiętam. O, mamy tutaj biały kredensik. Wyposażenie nadal zostało. O, jaki fajny dzbanuszek. Łapka na szczury. Ciekawe, jaka firma. O, nie widać nic. Tu została jakaś biżuteria. Malutka książeczka. Aby pobiałe. Taki, co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Chwała Ojcu i Synowi. Resztę znacie. Tutaj mamy guziki. Ciekawe, czy są jakieś fajne. Foremka na ciasto. Może przejdziemy teraz tutaj. Tutaj mamy żelazko
To jest elektryczne, tak. O kurde. Co my tu mamy? Mitsubishi Triumph. Ale już nie ma niestety. Szkoda. Byłaby to naprawdę niesamowita niespodzianka. A tutaj co mamy? Zdjęcia rodzinne. Tutaj akurat na zdjęciach widnieje pogrzeb. Ktoś przewrócił szafę. Szkoda. Wolałbym, żeby tutaj było posprzątane. Tutaj malutki piecyk. Ktoś zabrał już blachę z góry. Chciałbym się dostać tam dalej. Tylko czy się uda? Dobra. Musiałem zrobić skok. Telewizor. Wszystko porozrzucał. Idziemy dalej. Teraz tylko trzeba się stąd wydostać. Portfel. Zapewne pusty. Idziemy dalej. Kolejny piec. Tym razem znajdujemy się w kuchni. Radio. Ładne radio Dominika. Wazonik. Chyba odwrotnie jest, tak. Bochnia. Wazonik z firmy Bochnia. Zobaczcie, jakie dobre hasło. Ile przetrwało. Bez pracy nie ma kołaczy. To jest prawda. Nieważne jaka jest praca, ale niestety, żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba się napracować. Tutaj mamy zdjęcia domu. I zdjęcie kobiety, która mieszkała tutaj jako ostatnia. Po jej śmierci nikt nie zaopiekował się już tym domem. Najprawdopodobniej nie było spadkobierców, dlatego nikt nie zaopiekował się tym domem. Bardzo szkoda. Jednak to najczęstsza przyczyna, dlaczego takie domy stoją opuszczone. Sprzęt do ugniatania ziemniaków. Kolejny kredensik kuchenny. Kubeczki. Kubeczki z firmy Chodzież. Bardzo znane w Polsce. Rozpadający się już obrazek.
Zobaczcie. Tutaj widzimy kalendarz. Ostatnia kartka została wyrwana 21 listopada 2006 roku. Być może od wtedy dom stoi opuszczony. Tutaj mamy sypialnię. W niej niewielki piec kaflowy. Ubrania nadal pozostały w szafie. Garnitur. Kalendarz rodzinny 1987. Styczeń 1987 rok. Zauważcie, że nie została tutaj wyrwana ani jedna kartka. Krzesło. Nawet została kartka, gdzie zostało wyprodukowane to krzesło. Fabryki mebli Jasienica. Tutaj mamy łóżko. Rozwalony już telewizor. Zobaczcie, sufit się rozpada. Kuchenka gazowa Ewa. Przejdziemy się teraz na zewnątrz. I oczywiście jak się uda, to wejdziemy na strych. O kurde. Nie będzie łatwo, ale chciałbym tam wejść. Wszystko jest przegnite. Jesteśmy u góry. Sprawdzimy, jakie skarby zalegają tu na strychu. Zobaczcie. Tutaj wszystko już runęło. Muszę uważać. Deski mogą być spróchniałe. O, na samym wejściu stara lampa. I czajniczek. Idziemy dalej. Drzwiczki chyba z pieca. Tu mamy kolejne drzwiczki. Mosiężne elementy. I kolejna lampa. Ta wygląda trochę lepiej.
mamy też jakieś elementy. Najprawdopodobniej z pieca. Kolejne drzwiczki. O kurde, a to co? Czyżby siedzisko dla dziecka? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tutaj bardzo fajne krzesło, obite skórą. Zobaczymy, jak wygląda widok z okna. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze tutaj zostało. A później wyjdziemy na dwór. Tam widziałem, że jest stodoła. Tam mamy jeszcze jedno poddasze. Ale nie wiem, czy da się tam wejść. Deski, które są tutaj, raczej nie posłużą nam jako mostek. Zerwałyby się od razu, jakbym tam postawił nogę. Łańcuchy. Dobra. Schodzimy na dół. Udało się zejść. Lecimy dalej. O, to widzieliśmy z góry. Zaraz spróbujemy dostać się do środka. Ale najpierw zobaczymy, co tutaj jest. Coś w rodzaju ziemianki. Tak jest. Ale nie ma co tutaj wchodzić. Przecisnę się przez te krzaczory. Tędy raczej nie wejdę. Tu są poustawiane tylko pustaki. A czy da się wejść do stodoły? Ciężko mi powiedzieć. Obejdziemy ją naokoło i sprawdzimy. Tutaj mamy kłódkę, więc nie będziemy tutaj wchodzić, ale może zerkniemy, co znajduje się u góry. Ciekawi mnie ta skrzynia, a raczej jej zawartość. Wiecie co? Spróbuję tutaj wejść, o ile się da. Udało się wejść, ale czy było warto?
Ciężko powiedzieć. Widzę tutaj butelki. Jeszcze po niemieckie. Wino importowane. Co tu mamy jeszcze? Bułgarskie? Tak, z Bułgarii. I słuchajcie, jedno jest całe. O kurde. Belka się łamie. Co to jest? Malwazja. Cavaliero. Kurde. Produkt z Jugosławii. O kurde. Ale wino. Plastikowym korkiem. Zaklejone. No powiem wam, że to jest ciekawe znalezisko. Ciekawi mnie, czy jest tutaj więcej pełnych. Tu coś jest, ale to wygląda mi na olej. Jest. Nie. To też jest olej. Tu też są jakieś butelki. Ale chyba... pełna była tylko jedna. Tak jest. Poszedłbym tam dalej. Ale nie sądzę, że to by wytrzymało pod moim ciężarem. Dlatego w tym miejscu zakończę eksplorację, ale przeniosę ją jedynie na dół. Nie będzie łatwo zejść, ale jakoś sobie poradzę i widzimy się na dole. Spróbujemy dostać się do stodoły. Dobra, udało się zejść. Idziemy teraz zobaczyć stodołę. Co to? Kurde, ale gigantyczne drzewo. Kolejnym wejściu, ale niestety tutaj też jest zabezpieczone. Chyba będę musiał odpuścić to miejsce. No niestety, eksploracja stodoły nie wypali. Można jedynie zobaczyć
tutaj. Czy coś nas minęło? Widzę, że są tam jakieś maszyny. I trochę siana. No nic. Dobra. Najwyraźniej tak musiało być. Na tle tego domu, rozpadającego się już, zakończę eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was na moje kolejne wyprawy. Na razie trzymajcie się i myślę, że kolejny film dopiero w następnym roku. Także widzimy się za rok.